Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl. A gościem mojego dzisiejszego podcastu jest Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu Przemysłu 4.0 w Krakowskim Parku Technologicznym. Cześć, cześć wszystkim. Cześć Bartku, dzisiaj sobie porozmawiamy o waszej działalności, ale też o raporcie, którym stworzyliście. To miałem tutaj na myśli raport będący takim katalogiem młodych polskich firm z rozwiązaniami dla przemysłu właśnie, z tego segmentu Industry 4.0, czy jak to woli Przemysł 4.0. I jakbyś mógł na wstępie naszym słuchaczom zarysować, jak w ogóle powstawał ten raport, o czym on dokładnie traktuje, skąd się wzięła, wiesz, skąd braliście informacje i tak dalej, to byłoby super. Zachęcam przede wszystkim wszystkich słuchaczy, żeby sprawdzić samodzielnie, bo jest to darmowa publikacja. Radar innowacji Przemysłu 4.0 można pobrać na naszej stronie hub4industry.pl/radar. Można też przeglądać online. Mamy też kopie drukowane, które rozsyłamy do firm przemysłowych, w której i w tym radarze, tak jak to jest z takim zwykłym radarem, pomagamy wychwytywać ciekawe obiekty. Tymi obiektami są tutaj akurat firmy, które mają ofertę dla przemysłu, więc nie będzie tam dużo jakiejś historii, gadania, to nie jest jakiś konkurs czy badanie firm, to jest po prostu firma za firmą, która ma ciekawy, krótki opis, to w jakiej branży działa, jakich technologii używa, jakich ma klientów, jakie ma dane teleadresowe i w ten sposób można przeglądać sobie rynek tego, co jest dostępne w Polsce dla przemysłu. Bo tam właśnie widziałem bardzo różne kategorie, jeżeli chodzi o te firmy, o te startupy, tam związane chociażby z robotyzacją, z digitalizacją i stworzeniem różnych innych tego typu rozwiązań. Jakbyś mógł właśnie też jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, jakie konkretnie tam są kategorie, jeśli chodzi o te firmy. Jasne, znaczy, żeby ułatwić czytanie, podzieliliśmy sobie firmy według takich dwóch kryteriów. W jednym kryterium mamy 14 takich hashtagów technologicznych. I tutaj mamy sztuczną inteligencję, big data, tutaj mamy wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, tutaj mamy druk 3D, cyberbezpieczeństwo, czyli 14 takich różnych obszarów technicznych, z którymi spotkaliśmy się w naszej pracy w ostatnich kilku latach. Każda firma, która jest w katalogu, została sprawdzona przez nas albo przez jakichś innych naprawdę fajnych partnerów. Zebraliśmy grupę prawie 20 partnerów z całej Polski, akceleratorów, funduszy. Firmy, które są w katalogu, mają potwierdzenie od tych partnerów, że dowożą, że to działa, tak? Czyli ta sztuczna inteligencja, ta wirtualna rzeczywistość i tak dalej, to działa. Zostało dostarczone do przemysłu. A drugi wymiar to jest taki wymiar biznesowy, czyli jeżeli powiedzmy słucha nas jakiś inżynier, dyrektor produkcji, utrzymania ruchu i tak dalej, to może sobie zobaczyć, wysortować te rozwiązania, które właśnie są dla logistyki i magazynowania, dla utrzymania ruchu, dla kontroli jakości, dla BHP, dla szkoleń pracowniczych, czyli bardziej po przedmiocie działania firmy niż po technologii, której używam. I tutaj wtrącę sobie taką malutką prywatę, bo tak się składa, że ja pochodzę z Mielca. I podejrzewam, że Mielec może ci być dobrze znany, no bo raz, że to jesteśmy pomiędzy Krakowem a Rzeszowem właśnie, a dwa, że to jest jedno z takich troszeczkę perełek, jeśli chodzi o tę naszą tutaj podkarpacką dolinę przemysłową i były centralny okręg przemysłowy. I powiedz mi, bo tutaj wspominałeś o tym, że ten drukowany raport dostarczacie też do firm, to podejrzewam, że jakieś drukowane wersje mogły też trafić właśnie do mieleckich firm przemysłowych, ale też chciałem cię zapytać o to, czy współpracujecie właśnie jakoś szerzej, jeśli chodzi o Mielec, bo z tego, co słyszałem i może mnie poprawisz teraz, to Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego czasami zachęca po prostu firmy tutaj z obszaru właśnie Mielca czy powiatu mieleckiego przemysłowe, żeby odwiedzali wasz park technologiczny. Dobre zagranie z takim patriotyzmem lokalnym. Mielec rzeczywiście jest, czy Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu jest rzeczywiście jedną z takich agencji, która aktywnie się z nami komunikuje. Była nawet taka wizyta studyjna i przyjechał taki autobus przedsiębiorców, właśnie właścicieli firm i to było super. I my teraz jakby organizujemy też taką, że tak powiem, rewizytę, więc to robimy takie spotkania tematyczne, na których prezentujemy różne obszary
cyfryzacji przemysłu, czy tam tej czwartej rewolucji przemysłowej, tak to nazwijmy. No ale muszę też powiedzieć, że jest też ileś tam innych okręgów takich geograficznych, jakichś takich właśnie klastrów czy organizacji, które z nami współpracują. Jest. Myślę, że zainteresowanie tym przemysłem 4.0 jest duże. Polski przemysł generalnie, myślę, że rozumie, że to jest teraz dla niego kluczowe wyzwanie. I tutaj już może wróćmy do raportu, bo jest o czym porozmawiać jeszcze. I jednym z partnerów waszego wydania jest Business Finland. I sama Finlandia tam stanowi dla was taki troszeczkę benchmark w tym raporcie. I skąd w ogóle decyzja o tym, żeby współpracować tutaj z Finlandią przy tym? Bo my rzeczywiście, jakby często mówimy tam te polskie firmy, ale w praktyce jest 75 polskich firm w radarze, czy na nasz radar trafiło 75 firm, ale radar też wyłapał 10 firm fińskich dzięki współpracy z Business Finland. Od samego początku chcieliśmy, żeby był partner międzynarodowy. Tak robimy też w naszych innych działaniach. W Krakowskim Parku Technologicznym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten kontekst narodowy, ten zagraniczny jest zawsze. Bo chcemy, żeby nasze firmy, te, które są w radarze, miały świadomość, że to jest zawsze gra globalna i nigdy nie będzie tak prosto, że będziemy tylko losować z naszego tutaj podwórka, tylko zawsze jest to międzynarodowe podwórko, z którym oni się muszą liczyć i to jest dla nich benchmark, ale też dla tych naszych odbiorców, czyli tych przedsiębiorców, firmy, fabryki, stwierdziliśmy, że to będzie fajny też taki dodatek do radaru. A dlaczego Finlandia? Okazało się, że Business Finland jest po prostu bardzo aktywny. My żeśmy pewnie spodziewali się, że najpierw to będą albo Włosi, albo Niemcy, bo oni są tacy zawsze uznawani za pionierów tego ruchu, ale okazało się, że Business Finland jest bardzo aktywne właśnie w promowaniu zrównoważonego rozwoju i przemysłu 4.0, i cyberbezpieczeństwa, i takiego hyperautomation w przemyśle. I ma też mocno oddział w Polsce, uczestniczyło w naszych eventach. Okazja współpracy się pojawiła, tak? Jakby najpierw współpracowaliśmy w kontekście technologii BIM, czyli takich dla budownictwa, i to się później nagle okazało, że radar jest kolejnym fajnym krokiem współpracy. No to ciekawe bardzo, co mówisz, no bo właśnie Finlandia nie kojarzy się za bardzo z rynkiem przemysłowym, myślę tak w mainstreamie. No faktycznie, tak jak tutaj wspomniałeś, chociażby te Włochy czy Niemcy, no to tam się kojarzą jako takie bardzo mocne gospodarki przemysłowe, no nie? W końcu tam na przykład motoryzacja jest bardzo silnie rozwinięta, ale poruszyłeś tu wątek zrównoważonego rozwoju i on faktycznie stanowi priorytet często w tym megaregionie fennoskandzkim, czyli właśnie Skandynawii i Finlandii. I jakbyś mógł też dwa słowa powiedzieć o tym, w zrównoważonym rozwoju w przypadku biznesu przemysłowego, jak to działa? Jeszcze tylko jeden komentarz dotyczący Finlandii. To jest też nieduży kraj i małe kraje mają to do siebie, że mają duże ciśnienie na eksport i na współpracę międzynarodową, dlatego też startupy estońskie na przykład często odnoszą sukcesy, bo myślą od razu globalnie, bo wiedzą, że u siebie w kraju wielkiego biznesu nie zrobią. Nie? To jest za mały rynek. Dokładnie. I to jest zaleta też właśnie, dlatego oni są tacy aktywni, prawda? Jakby myślę, że niemieckie firmy wcale nie muszą być aż takie aktywne międzynarodowo, bo prędzej czy później one u siebie klientów znajdą już wystarczająco dużo. Natomiast wracając do tego zrównoważonego rozwoju, to dla przemysłu to jest duże wyzwanie. Polskie firmy produkcyjne dzisiaj wdrażają dużo rozwiązań, które optymalizują głównie zużycie prądu. Jest gospodarka odpadami się, myślę, mocno poprawiła, czy cały czas się poprawia, ale to jest zazwyczaj jednak cały czas motywowane po prostu kosztami, czyli chęcią obniżenia kosztów. I często jest mało strategiczne, czyli rzadko kiedy mówimy na przykład o gospodarce o obiegu zamkniętym, czyli tak zwanym circular economy, czyli bardzo rzadko mówimy o tym, żeby odzyskiwać wszelkie straty ciepła, energii, surowców i utrzymywać je w systemie. I bardzo rzadko też mówimy o projektowaniu takim zrównoważonym, czyli żeby produkt o całym swoim cyklu życia produktu, żeby był zrównoważony, tak? Czyli myślenia nawet w kategoriach, na jakie on wysypisko trafi, czy da się odzyskać później z niego na przykład jakieś recyklingowalne materiały, łatwo rozdzielić, nie? Jest dużo takich aspektów przy projektowaniu produktu, które mogą być brane pod uwagę, a na poziomie strategicznym fajnie by było, gdyby nasze polskie firmy zaczęły uwzględniać cele ekologiczne nie tylko dlatego, że jest to koszt, tylko dlatego, że w ten sposób można budować też pewną wiarygodność w Europie, no i w ten sposób można zdobywać rynki, które są bardziej wrażliwe na te tematy. No i w raporcie wspominacie też coś takiego, co się nazywa Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych. I mógłbyś też powiedzieć, na czym ona polega i czym dokładnie jest? No to jest
trudne do wyjaśnienia w podcaście. Okay. Powiem tak, Komisja Europejska od czasu do czasu wymyśla różne hasła i trzeba się do nich, myślę, przyzwyczajać. Jeden z takich haseł jest właśnie Digital Innovation Hub. To jest coś, co my, myślę, w Polsce już obserwujemy od jakiegoś czasu, czyli powstają takie organizacje, które chcą być takim tak zwanym one-stop shopem, czyli takim jednym miejscem, jednym okienkiem, do którego może przyjść firma z prośbą o pomoc, która właśnie gdzieś tam działa w tym obszarze innowacji, nie wiem, buduje jakiś projekt B plus R, szuka partnerów, szuka takiej ekspansji zagranicznej. I teraz Komisja Europejska stwierdziła, że utworzy sieć takich 200 hubów w Europie, które będą jedną wielką siecią takich ośrodków. W Polsce ma być ich kilkanaście i te huby właśnie mają pomagać w cyfryzacji, czyli w transformacji przemysłu i firm w kierunku tego 4.0. Krakowski Park Technologiczny i partnerzy, czyli Astro, T-Mobile, uczelnie krakowskie i klastry współpracujemy. Zbudowaliśmy taki hub 2 lata temu, Hub for Industry. Jesteśmy teraz właśnie takim kandydatem do takiej europejskiej sieci. No i mamy to szczęście, że już dzisiaj możemy pracować właśnie też z polską platformą takich hubów, platformą przemysłu przyszłości, która została też partnerem oficjalnym Radaru. No i powstaje w Polsce taki network organizacji, które chce prowadzić firmy za rękę przez ten proces transformacji. No właśnie, no bo wy wraz chociażby z firmą Astro przeprowadzacie takie pilotażowe projekty wdrożeniowe chociażby i mógłbyś też właśnie powiedzieć, na czym one polegają? Już jak akurat jesteśmy w tym temacie? Myślę, że dla osób z przemysłu, które nas słuchają, myślę, że POCE, czyli Proof of Concept jako taki mechanizm pracy może być dobrze znany i robimy to nie tylko za storem, chociaż rzeczywiście za storem pewnie są takie najłatwiejsze też do opisania te case'y, te przypadki. Ale robimy to też właśnie z T-Mobile Polska. Robiliśmy to też w ramach programu KPT Scale Up, czyli takiego programu akceleracyjnego. Przychodzi przedsiębiorca, który mówi, że ma wyzwanie, powiedzmy, może nie problem, a wyzwanie, związane z jakimś elementem swojego procesu, z jakimś stanowiskiem, z jakimś jednym miejscem w swojej fabryce, czy w swoim procesie takim gospodarczym, który chciałby udoskonalić. Oczywiście wszyscy słyszeli o sztucznej inteligencji, wszyscy słyszeli o tej wirtualnej rzeczywistości, jako narzędziach, które mogą pomóc. I gdy ktoś przychodzi do nas na taki pilot, na taki pilotaż, na taki proof of concept, to my faktycznie, realnie budujemy takie testowe rozwiązanie, które udowadnia, że ta technologia faktycznie nadaje się do rozwiązania konkretnego problemu. Czyli przychodzi jakiś przedsiębiorca, który Astro bardzo często robi na przykład w zrobotyzowanym, inteligentnym spawaniu takie POCE, tak? Czyli przychodzi przedsiębiorca, mówi, mamy spawaczy, oni spawają taki detal, no nam się wydaje, że to jest tak skomplikowane, że robot tego nie będzie spawał, no to robimy POCE i udowadniamy, że może. Ale robiliśmy też takie pilotaże na przykład szkoleń pracowników z przezbrajania maszyn w wirtualnej rzeczywistości, albo instruktażu stanowiskowego przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości, albo na przykład sztuczna inteligencja, która szuka optymalizacji energii elektrycznej w fabryce. Więc na małym wycinku instalacji takim POCE-em udowadniamy, że ta technologia działa, że ona jest w stanie się zintegrować z twoim systemem ERP, z twoim systemem, nie wiem, SCADA, MES, kto tam co ma w swojej fabryce. Więc udowadniamy w takim pilotażu, że to działa, a później jest ten drugi etap, czyli wdrożenie realnie już w całej fabryce, takie produkcyjne, docelowe, nie? Rozumiem. I jako Krakowski Park Technologiczny, no wy również w jakiś sposób też uczycie i edukujecie te firmy, bo w ramach Akademii Hub for Industry organizujecie różnego rodzaju warsztaty i webinaria, a także udostępniacie tę swoją platformę e-learningową. I jakbyś mógł powiedzieć, czego w zasadzie od was mogą się te młode przedsiębiorstwa przemysłowe nauczyć i jak mogą wykorzystać te wasze zasoby też? Dzisiaj, gdy rozmawiamy, to firmy, które produkują rozwiązania, tworzą jakieś rozwiązania, ja cały czas zapraszam do współpracy, żeby się do nas zgłaszały, bo ewidentnie mamy dostęp do rynku i możemy pomóc w promocji, możemy pomóc w dostępie do klientów. Bardzo często też w ramach różnych naszych takich działań konsultingowych, czy edukacyjnych, czy jakichś takich szkoleniowych, pomagamy czasami doprecyzować tym firmom ich model biznesowy, ich grupę docelową, ich strategię, bo nie ma co ukrywać, przemysł jest rynkiem trudnym, dosyć konserwatywnym, więc warto zwłaszcza na początku porozmawiać z kimś takim jak my, kto może nie jest ekspertem głęboko w temacie danej firmy, ale za to ma bardzo taką szeroką, horyzontalną wiedzę i kontakty co roku z kilkudziesięcioma czy nawet setkami klientów, więc może wnieść bardzo fajny taki feedback. Natomiast jeżeli chodzi o fabryki, o firmy produkcyjne, przemysłowe, to tutaj
są różne szczeble. Dajemy inspirację, czyli często jest tak, że w fabryce dopiero powstaje taki zespół zadaniowy do spraw zmian, do spraw transformacji, do spraw unowocześnienia i my bardzo chętnie przyjmujemy wizyty takich ludzi w naszym showroomie, w showroomie Hub for Industry, gdzie z partnerami pokazujemy różne rozwiązania i pokazujemy, co jest możliwe, co jest trudne, co jest łatwe do zrobienia. Możemy prowadzić warsztaty z takimi firmami, w taką wewnętrzną diagnozę w ogóle, szukanie priorytetów, na czym się skupić na razie. Mhm. Więc takie rzeczy robimy. A później jest też taki element właśnie taki edukacyjno-szkoleniowy, gdzie już można wybranych pracowników, wiesz, też być może nie ten poziom strategiczny, na przykład można szkolić też poziom taki menedżerski, czy poziom nawet takich, nie wiem, brygadzistów. Ja uważam, że o przemyśle 4.0 powinno się bardzo głęboko rozmawiać z pracownikami, żeby nawet pracownicy liniowi rozumieli generalnie jakby jak zmienia się dzisiaj przemysł i dlaczego nasza firma też się musi zmieniać. I my to też staramy się oferować w ramach tych naszych działań. Mamy też sporo takich webinarów, które są publicznie dostępne, gdzie też bierzemy na tapetę jakieś konkretne tematy, czyli predyktywne utrzymanie ruchu, druk 3D dla przemysłu, autonomiczny, czy w ogóle taką smart logistykę, jakieś rozwiązania właśnie dotyczące planowania produkcji, sztuczną inteligencję. Bierzemy taki jeden wątek i jednak z praktykami jedziemy case po case, patrzymy, jak te wdrożenia mogą wyglądać. Mi się wydaje, że dużo takich inspiracji jest dzisiaj potrzebnych polskim firmom. No tak jak mówisz, właśnie ten konserwatyzm w firmach przemysłowych, on może być troszeczkę przeszkodą, tym bardziej, że to może dla branży takiej bardziej marketingowej czy digitalowej może nie być takie oczywiste, ale często te firmy przemysłowe powstawały tak naprawdę w latach 90., no, wczesnych latach 2000, a nawet jeszcze wcześniej, tylko zostały później na przykład sprywatyzowane, tak jak chociażby Melex, który gdzieś ma tę historię mega, mega długą. I tutaj często właśnie powstają takie, czy to zespoły wielopokoleniowe, czy po prostu są te firmy zarządzane przez osoby starsze, które może niekoniecznie jeszcze chcą wprowadzać te rozwiązania takie digitalowe do swoich firm, bo troszeczkę bardziej polegają na tej sile mięśni, że tak się wyrażę. Damian, to z jednej strony się zgadzam, z drugiej strony się nie zgadzam, znaczy, bo jest rzeczywiście trochę tego, ten konserwatyzm trochę wynika z po prostu takiego różnic pokoleniowych i pewnie to, że te firmy sięgają tą historią do lat 90. ma ogromne znaczenie, czy nawet 80. lat, ale myślę, że taka zachowawczość w przemyśle nie jest funkcją wieku osoby, tylko tego, że to po prostu działa. Że jak ktoś ma firmę, która ma setki milionów złotych obrotu rocznie, często takie średnie firmy rodzinne w Polsce mają takie obroty, setki milionów złotych obrotów, i to działa od tam 30 lat, właśnie czy 20 kilku lat, to naturalne jest moim zdaniem to, że ci ludzie nie skaczą po prostu za gadżetami na tej zasadzie, że zróbmy sobie teraz e-commerce, skoro cały rynek jednak funkcjonuje trochę inaczej. I ja rozumiem tych ludzi, tak? Czyli ja uważam, że ten konserwatyzm przemysłu jest dobrze przemyślany. Jeżeli jesteś jakąś firmą dostarczającą dla przemysłu automotive i zatrzymanie twojej linii produkcyjnej na przykład na jeden dzień, to jest realna faktura, to jest realny koszt i to jest koszt idący w dziesiątki tysięcy złotych za godzinę przestoju, to naturalne jest, że nie będziesz brał firmy, wiesz, zespołu nagle dziewczyn i chłopaków, którzy nagle przychodzą i mówią, że jak my tu ci zamontujemy, to będzie świetnie, nie? To chcesz, żeby oni udowodnili, że to działa, że są w stanie się zintegrować, że nie zatrzymają ci właśnie linii awaryjnie. To, co nazywamy konserwatyzmem, to uważam, że to jest też czasami bardzo często zdrowy rozsądek. Okej, czyli taki bardziej pragmatyzm. Tak, że to są po prostu bardzo wysokie wymagania dotyczące tego, co można wdrażać. Dlatego nie jest aż tak łatwo w przemyśle sprzedawać takich różnych nowinek. Ale też jest tak, musimy też pamiętać, że polski przemysł wypada trochę blado na tle Europy. My mamy bardzo niski poziom na przykład zrobotyzowania produkcji, czyli tam 43 roboty na 10 tysięcy pracowników, gdzie mówimy w gospodarkach europejskich raczej o 100 robotach, 120, bardzo wysoko zrobotyzowanych, mówimy nawet o 300 robotach na 10 tysięcy pracowników. Jasne, a przy okazji w 2009 roku byliśmy jednym z 15 największych rynków globalnie pod względem nowo zainstalowanych robotów, więc te różnice są zaskakujące. Rzeczywiście w 2019 roku byliśmy w tym takim światowym topie, ale pod tym względem nowych robotów, czyli tego, że u nas się dużo nowych robotów instaluje, co nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy w tyle po prostu, jeśli chodzi już o gęstość tych robotów. I takich parametrów jest kilka. I teraz możemy oczywiście tam się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale jednym z argumentów jest to, że nasza gospodarka
dzięki różnicom kursowym, dzięki różnicom w kosztach pracy, energii i przeinnych, każdych innych, mogła być cały czas konkurencyjna, nie będąc, okay. nie będąc taka zrobotyzowana. My na przykład problemy demograficzne, które zachodnie kraje europejskie już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu już obserwują. No, odczuwają. Odczuwają. To my dopiero teraz odczuwamy, tak? Że my, u nas dopiero od, nie wiem, 5 lat jest tak, że przedsiębiorcy mówią, że nie ma kto pracować, no nie, że potrzebujemy rąk do pracy. Trzeba po prostu szukać ludzi na Ukrainie, na Białorusi, na całym wschodzie, Mołdawii, Kazachstanie, gdzieś tam Azerbejdżan i tak dalej. Nie mamy skąd zatrudniać ludzi, no nie? To jest świeży problem w Polsce, gdzie na przykład tam, nie wiem, właśnie w Niemczech czy Francji już jest problemem od dłuższego czasu. I tak samo jeśli chodzi o tą produktywność, no to my ją cały czas mamy niską, ale dzięki miksowi kursów walutowych, kosztów pracy i innych czynników, cały czas jeszcze utrzymywaliśmy się jako konkurencyjna gospodarka, więc też nie było takiego, nie było takiego czynnika, który by wymuszał na polskich firmach tą robotyzację, jak się patrzyło w Excela, czy tam cyfryzację, automatyzację, jak się patrzyło w Excela, to jednak te stosunkowo drogie rozwiązania IT i zrobotyzowane i automatyczne, zwrot inwestycji miały często dosyć długi, kilkuletni, tak? Dzisiaj, dzięki temu, że cały czas się ten świat i te parametry zmieniają i te Excele się odświeżają, to teraz bardzo często zwrot z inwestycji w nowe technologie to jest kwestia 1, maksymalnie 2 lat. I dlatego teraz właśnie polski przemysł się zmienia, szybko się transformuje. Wreszcie się zgadza Excel. Okej. No właśnie, no bo to co mówisz, jest bardzo zastanawiające, bo jak się popatrzyło na te statystyki, tak jak wcześniej wspomniałem, chociażby to związane z zainstalowanymi robotami, no tutaj już tłumaczyłeś, że to są nowe roboty i to cyfryzacja tak powolutku postępuje, no ale też na przykład według Eurostatu, no to jeśli chodzi o produkcję przemysłową w Polsce, to ona we wrześniu 2020 roku wzrosła o 3,3% względem analogicznego okresu z 2019 roku i miał być to najlepszy wynik w ogóle w całej Unii Europejskiej, no nie? Ale tutaj troszeczkę też odpowiadasz na to, dlaczego po prostu te wyniki takiej cyfryzacji i tego przemysłu są takie jeszcze niezadowalające, no nie, że to wynikało z wielu różnych czynników, natomiast faktycznie to się pewnie będzie wkrótce zmieniać, ale też się chciałem dopytać o coś, co się nazywa Industrial Internet of Things. Co to dokładnie takiego jest? Przemysłowy internet rzeczy, czyli wszystkie te urządzenia, sensory, takie jakby mikrorozwiązania na poziomie fabryki, które są podpięte do internetu, czyli podpięte do sieci. Najczęściej komunikują się bezprzewodowo w gruncie rzeczy z różnymi systemami IT i pozwalają na zbieranie danych i czasami też na sterowanie różnymi procesami zdalnie. No nie? Czyli jak mówimy o internecie rzeczy na co dzień, to mówimy o różnych tam zegarkach podpiętych do internetu, ekspresie do kawy, lodówce czy GPS-ie. Jakieś czujniki. Dokładnie, jakby w sensorach early, które sprawdzają smog. To jest wszystko internet rzeczy i to po prostu na gruncie przemysłowym jest, przynosimy właściwie 1:1 jako koncepcję. Ja sobie pozwoliłem sprawdzić, jak wygląda ogólnie ten globalny przemysłowy internet rzeczy i na razie wynika z tego, że liczba podpiętych urządzeń do niego wynosi 17,7 miliarda, przynajmniej tak wynosiła w 2020 roku, a do 2025 roku ma się zwiększyć do 36,8 miliardów. I czy wiesz może, jak na tym tyle wypada Polska, jak jest powszechny ten przemysłowy internet rzeczy u nas? Nie mam bladego pojęcia. Okay. To jest też dobry, bo pewnie słucha nas dużo startupów w związku z medium, na jakim akurat jesteśmy. Traktujcie to wszystko jak dużą obietnicę. Okay. Według mnie to wszystko świadczy o szansie. Znaczy, nawet to, że ten rynek nie jest do końca zbadany, że jeszcze nie mamy ustalonych standardów, nie wiem, że GUS tego nie śledzi i tak dalej, to też pokazuje, że jest to cały czas w Polsce rynek początkujący. Jeśli globalnie mówimy o trendzie podwojenia ilości w 5 lat tych urządzeń podpiętych do internetu, to myślę, że możemy zakładać, że w Polsce co najmniej do takiej zmiany dojdzie. I teraz myślę o tych wszystkich startupach, które budują jakieś rozwiązania B2C dla bardzo wysublimowanych klientów, którzy nie dbają o pieniądze, czyli de facto myślą o klientach z Kalifornii, tak, bo się napatrzyli na jakieś tam różne startupowe eventy i ci ludzie są po prostu niedostępni. Jest trudno budować rozwiązania dla kogoś, kto, żyje tysiące kilometrów stąd, albo dla jakichś branży, które są, gdzie nie ma możliwości porozmawiania de facto z twoim klientem w prosty, łatwy sposób.
polski przemysł, trochę niezauważany przez startupy, po pierwsze ma dużo pieniędzy, bo ma olbrzymie obroty, bo jest najszybciej rozwijającym się tym rynkiem przemysłowym, produkcyjnym w Europie. Jest stosunkowo nisko zrobotyzowany i wdrożone tam rozwiązania IT są stosunkowo nisko, jakby niskie, jest nieduża penetracja tych rozwiązań, a jednocześnie jest duże ciśnienie na zmianę, na transformację, jest dużo organizacji, które chce w tym pomagać i jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, czyli, że też mało osób o tym wie, że często polskie fabryki, zwłaszcza te takie, jak mówimy o międzynarodowych sieciach, wcześniej wdrażają różne rozwiązania w porównaniu na przykład z Niemcami czy Włochami. To jest dziwne, ale paradoksalnie tam poukładane procesy, które działają od wielu lat, utrudniają wdrażanie innowacji, a nasi inżynierowie mają taką swoją ułańską fantazję do wdrażania jakiejś nowości, nie boją się, są trochę bardziej tacy, wiesz, to jest trochę też taki efekt leapfrog efekt, tak? Czyli tego skoku, takiego żabiego skoku, który zrobiliśmy na przykład w bankowości. W Polsce nigdy nie było czeków, znaczy no były czeki, ale nigdy czeki nie przyjęły się na tyle, żeby później wycofywanie czeków kogokolwiek bolało, kogokolwiek, no nie, bo myśmy od razu skoczyli w płatności kartą i mamy jeden z najnowocześniejszych systemów bankowości w Polsce, dlatego że przez jakiś czas nie mieliśmy go wcale, nie? I teraz jest szansa też w przemyśle, że polskie firmy de facto z drugiej rewolucji przemysłowej od razu mogą skakiwać w czwartą, pomijając olbrzymie koszty inwestycyjne, dług technologiczny, który zaciągnęły na przykład firmy niemieckie we wcześniejszych latach, więc ja uważam, że to jest duży rynek szansy i to, że mamy na razie tylko 75 firm w radarze, ja wiem, że to nie jest cały ekosystem polski przemysłu, tak, i nigdy też tak nie udajemy, że to są wszystkie firmy z przemysłu 4.0 w Polsce, jakby jestem przekonany, że za rok, jak będziemy robić reedycję tego radaru, to możemy uzbierać, czy powinniśmy uzbierać drugie tyle firm, jakby jako uzupełnienie, no nie, czyli liczę na to, że po prostu będzie przybywało founderów, którzy będą myśleli o tym obszarze industrial jako fajnym rynku. Ja liczę na to, że w przyszłej edycji się pojawi jakiś startup właśnie z Mielca, który będzie przemysłowe rozwiązania tworzyć. Tutaj jest potężny naprawdę rynek do zagospodarowania. Jak nas ktoś tutaj słucha, kto jest zainteresowany tym, to jak najbardziej founderzy, przyjeżdżajcie, twórzcie tutaj startupy. Mamy dwa inkubatory i nowych technologii i dwie strefy ekonomiczne, także macie już tutaj nawet na tym rynku mnóstwo pola do zagospodarowania. Jak najbardziej, nie przeszkadza mi, promujemy Mielec, ale też oczywiście każdy, tak, dokładnie tak jak mówisz, jakby jest dużo rynku do zagospodarowania i są organizacje, które mogą pomagać, no i przede wszystkim jest klient, no nie, i można do tego klienta po prostu wsiąść w samochód i w ciągu godziny u niego być, i się dowiedzieć faktycznie, co go boli, jak używa twojego produktu, można obserwować, co jest ważne, gdy się buduje produkty i usługi. Do Krakowa też przyjeżdżajcie i współpracujcie z Krakowskim Parkiem Technologicznym. A właśnie, skoro już mówimy tutaj o tych firmach przemysłowych, no to wspominaliśmy o tym pragmatyzmie, o tym konserwatyzmie i teraz pytanie brzmi, jak w ogóle te startupy, jeśli już się zdecydują na dotarcie ze swoimi rozwiązaniami do polskich firm przemysłowych, jak w ogóle mogą dotrzeć do tego przemysłu, jak się przebić przez tę ścianę takiej uważności i troszeczkę takiego lekkiego sceptycyzmu, czy nasze rozwiązanie, no po prostu właśnie tak jak wspominałeś, nie zablokuje nam linii. Jeżeli bym odpowiedział teraz na to pytanie w jakiś taki definitywny sposób, to myślę, że każdy ze słuchaczy by wyczuł, że jestem ściemniaczem. To znaczy, że tak naprawdę złotego rozwiązania tutaj nie ma. Na pewno jest tak, że jest to, jeżeli mogę jakimiś obserwacjami podzielić, to na pewno jest to, że to jest bardzo konkurencyjny rynek. Czyli klient, do którego ty dzwonisz, to już prawie na pewno jest klient, do którego dzwoniły wszystkie największe firmy, Siemens, ABB, KUKA, FANUC, OMRON. To są firmy, które jakby ten rynek jest dosyć dobrze zsieciowany, bazuje na takim też tradycyjnym modelu sprzedaży, więc jest dużo aktywnych sprzedawców, którzy jeżdżą po firmach, dzwonią, są targi, są konferencje. Jest dużo webinarów, pokazów, więc jest to rynek, który jest taki już dobrze ogarnięty sam w sobie, więc jeżeli ktoś powiedzmy budował jakieś SaaS-y dla e-commerce'u powiedzmy te 7-8 lat temu, to trochę działało na takim modelu Blue Ocean, tak? Czyli takim rynku, który był trochę niezagospodarowany, właściwie takim, na którym de facto, jeżeli jesteś dobry w dostarczaniu jakości i robisz to w miarę szybko, to ten rynek stosunkowo łatwo się znajduje.
bo ta potrzeba pojawiała się gwałtownie, a rozwiązań było mało. A tutaj jednak wchodzisz na rynek, który jest dosyć dobrze zagospodarowany przez tych dużych graczy i musisz wtedy konkurować i pokazywać, że jesteś bardziej elastyczny, że jesteś zwinny, że lepiej rozumiesz potrzebę tego przedsiębiorcy, że jakiś wielgachny japoński, czy koreański, czy włoski producent nie dostosuje się do charakterystyki przemysłu w Polsce, do tej konkretnej branży firmy, bo on sprzedaje, wiesz, linię masowo. I ty, jak gdy przychodzisz do tego klienta, to musisz mu pokazać te swoje zalety. Wiesz, no jakby teraz ostatnie kilka lat pokazało, że mieliśmy teraz już właściwie finiszuje program Scale Up, w ramach którego powstało sporo akceleratorów w Polsce i jak zobaczysz, to jest kilka takich ośrodków, które w przemyśle mają bardzo dużo doświadczeń i to jest Funding Box ze swoim funduszem i akceleratorem ma dużo fajnych doświadczeń w przemyśle. Na pewno MITEF, czyli MIT Enterprise Forum, prowadzi bardzo solidny akcelerator i ma dużo klientów przemysłowych, więc też dużo się nauczyło w tym czasie dotyczące przemysłu. Jest DGP z Poznania, które też realizowało swój akcelerator przemysłowy. Jest akcelerator z Rzeszowa. HugeFink, który wprawdzie specjalizuje się pewnie w fintechu, też ma klientów przemysłowych i też, więc są organizacje, które są dobrze zsieciowane, mają fajną bazę klientów takich na start, mają pojęcie, jak się robi pilotaże, jak dotrzeć, jak się komunikować. Ja oczywiście zapraszam do KPT Scale, czyli naszego akceleratora, który ponad 70 tych różnych akceleracji, wdrożeń testowych u 25 klientów zrealizował, ale tak jak mówię, jakby cieszę się, że udało nam się w tej publikacji w Radarze, bodajże na stronach 73 do 76 przeczytacie krótkie takie resume, portfolio właśnie organizacji, które mogą być pomocne, które mają już pojęcie i to nie są wszyscy. Bo nie wszyscy dali radę nam odpowiedzieć na czas, ale to moim zdaniem, jak już jest 20 takich akceleratorów i funduszy, które mają pojęcie o przemyśle i inwestują i działają w tym od kilku lat, no to jest dobry start dla każdego startupu, moim zdaniem, który chce ten rynek podbijać. Ja myślę, żebyśmy sobie w tym momencie zakończyli już. Ja ci bardzo dziękuję, Bartku, za rozmowę, za przybliżenie, na czym dokładnie polega wasz raport, co tam możemy znaleźć, a także odpowiedzenie tutaj kilku pytań dotyczących przemysłu 4.0 w ogóle. Super, ja bardzo dziękuję za rozmowę i no, cieszę się, że ten temat jest coraz ważniejszy. Wiem, że Mam Startup ma całą sekcję poświęconą temu tematowi. To prawda. Powinniśmy, myślę, my patrzymy na to w ten sposób, że dzisiaj każdy, kto ściągnie radar, gdzie przeglądnie sobie tą listę tych 75 polskich i 10 fińskich firm, zobaczy, kto co oferuje, w jakich obszarach technologicznych, albo ktoś przeglądnie po prostu naszą stronę. Wiesz, może się odezwać do nas, bo chce się pojawić w kolejnej edycji, może się odezwać do tych firm, żeby im pomóc się promować. I w ten sposób ten ekosystem rośnie, nawet na takim poziomie, że coraz więcej studentów, mam nadzieję, będzie myślało o tym, że warto coś budować, nie? Że warto wchodzić w ten temat przemysłu 4.0. To jest coś, co my chcemy, żeby ten ekosystem rósł, bo walczymy o talenty, nawet z innymi branżami, nie? To prawda, a akurat tak się też fajnie składa, że tutaj na południu Polski zwłaszcza, no mamy jednak kilka bardzo fajnych politechnik, bo jest i Politechnika Krakowska i Politechnika Rzeszowska, gdzie studenci faktycznie mogą się bardzo wiele nauczyć. Jest też chyba we Wrocławiu, na Śląsku, w Katowicach, prawda? Nie, no jakby w ogóle Śląsk jest zagłębiem przemysłowym, więc tam się dzieje bardzo dużo. Bardzo dużo się dzieje na Dolnym Śląsku. Oczywiście Rzeszów, oczywiście właśnie Mielec i okolice, ale też wokół Warszawy jest bardzo dużo centrali bardzo ciekawych firm przemysłowych, które często, wiesz, nasza gospodarka się też przesunęła w łańcuchu wartości z tych firm, które składają proste części, to firm, które dostarczają bardzo wysublimowane rozwiązania, często już te finalne produkty albo produkty tuż przed finalnym montażem. Dzisiaj to jest ciekawa ścieżka kariery, bo ten przemysł jest w innym miejscu niż był 20 lat temu i te firmy właśnie to nie są już takie tylko i wyłącznie montownie czy takie hale przemysłowe, to często są bardzo takie mocne inżyniersko i R&D firmy, które budują naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. To prawda i tutaj byśmy sobie postawili w takim razie kropkę. Tu ja ponownie ci dziękuję za rozmowę, Bartku, i życzę powodzenia i czekamy też na następną edycję już za rok. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Bartosz Józefowski, a was zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć.